Siemaneczko, witajcie na moim kanale, jestem Amanda, ze mną jest Lena. Jesteśmy dzisiaj w forum, jesteśmy ubrane jak siostry bliźniaczki. Chcieliśmy się przywitać, przypomnieć o subskrybowaniu tego kanału, żeby na bieżąco zaprosić na mojego Instagrama i na mojego TikToka, na kanał Leny i na kanał Kacpra. I Lena będzie teraz tłumaczyć, co dzisiaj nagrywamy, ale po tytule już widzicie, co dzisiaj nagrywamy. Dzisiaj nagrywali, jeżeli jak jest jeszcze do tego, to troszeczkę idziemy do Pepko. Jak do Pepko? Miał być Smyk i Teddy. Dobra, więc idziemy do Smyka, Pepko i Teddy'ego i tam co Lena zmieści w koszyku, ja jej to po prostu kupię. Najpierw idziemy do Pepko, bo tak mamy po drodze, chociaż Pepko nie było w naszych planach. No ale... No, to co zmieścisz jest twoje. Jaki plan? Nie ma planu? Włosy? No, dobra, już widzisz. Wszystkie włosy są takie same, ale inne są zawsze... Aha, opaska z włosami. A zmieścisz to w koszyku? Easy. O! Co, nie bierzesz? Idziesz dalej? No, ciuchy się zmieszczą do koszyka, to prawda akurat. Tylko jakby co, to ja ci będę podpowiadać z rozmiarem, dobra? To jest za dużo dla ciebie, no. Siema. Dla dzisiaj? Planujemy jakieś dziecko w rodzinie nowe? Zabawki. Najlepszy dział. Coś się nie jesteś zdecydowana. No, nie powinnam. Co to jest? O. No, to musisz to zmieścić. Na tym polega odcinek. Co, zmieścisz coś? No a jaka? Jajko? To? To koszyk? No. A jakby się postawiła? Tak, i to jest moja jedyna wypowiedź na dzisiejszym odcinku. No to wtedy jeszcze masz miejsce w koszyku. Różowy? Żaden. Żaden? Aha. Ale co? Tylko co? Podaj mi tą długą, jakby panią. Zmieściło się na koszyku? No zmieściło się w sumie. A jak wypadnie, to ja mogę. Nie chcesz? No. Żeby mieli sami pisanie. I chciałam trzy sklepy, spokojnie. Chciałabym, ale za dużo miejsca. No to nie wiem, decyduj. To jest twój koszyk i to ty go dzisiaj napełniasz. Jeszcze masz Smyka i Teddy'ego. Mhm. Lena zdecydowała się na owoce do przyklejania. Przynajmniej coś ma w tym koszyku. Farby plakatowe w sztyfcie neonowe. No. Farby w sztyfcie. Nie? Do kasy już? Wow, nie spodziewam, to pa, dorzuć dla finiworki. Ale dajesz to do reklamówki. No tak. No, lekko do reklamówki. No, powiem wam, długo wybierała i wybrała mało, mało. Jestem w szoku. A gdzie idziesz? Kasa jest w drugą stronę. Pani znała Lenę z TikToka. Teraz idziemy do Teddy'ego. Ej, wydaliśmy tylko 15,50. Jestem po prostu, jestem w szoku. Myślałam, że wydamy o wiele więcej. Jak Lena jeszcze powiedziała, że teraz do Pepko. Ale Smyk będzie. Myślę, że to będzie sklep, w którym Lena popcha dużo do tego koszyka. Ona zrobi wszystko, żeby wepchać. Idziemy? Koszyk potrzebny nam? Na pewno? Aha, przecież ty masz koszyk. Boże, zapomniałam, co nagrywamy. Okej, okay, ja myślałam, że to pójdzie na zestaw kreatywny, a tutaj znowu zabawki.
takie mini rzeczy tam śmieszczą. Ja myślałam, że wtedy będziesz szła, wiesz, gdzie? 100 lat. O, zdrówko. Zdrówko, krówko, ja już zdrowieję. O, jesteśmy na dziale Leny. Tutaj co mamy? Koraliki. Koraliki, co będziesz? Nie wyrzuciłaś, które zostałam na święta. Od trzeci malwiny. Z tobą gdzieś wyjść. Z tobą chyba gdzieś wyjść. Bierzesz? Wyciekło mi miejsce, mi zajęło. No. Te gwiazdki są ładne. To co, bierzemy je? Do twojego pokoju? O. Zmieścisz. Jak tam popchasz, to zmieścisz. Ej, to już lusterko. No. No, no weźmy się tak, tak jakoś tak. O, dobrze, dobrze. Jeszcze mieścisz, jeszcze mieścisz. Są mazaki już włożone. Wciśnięte. I dzisiaj Lena jest strasznie, ale to strasznie niezdecydowana, jak nigdy. Nie wiem, co się z nią dzieje. Lena, czy masz gorączkę? Wszystko w porządku? Panda, a patrz tu. Patrz. Ty, ale to ja myślę, że ten koszyk to zaraz już tam się nie zmieści nic. Ja powinnam jakąś zrobić zasadę, że uszy muszą się ten, bo to takie oszukaństwo chyba. Dajcie znać w komentarzu, jak myślicie, czy może być tak jak Lena, czy mają się te uszy, wiecie, złapać za te uszka. Bo tak, to ona będzie tam pchać i pchać. Co się tam cieszysz? Spod wąsa. Nie. Co to jest w ogóle? Takie coś? Nie wiem. Wiesz, co to jest? Oj, to się może... No jasne. Idziemy do kasy. Idziemy do kasy? Patrzcie, jak napchała tego koszyka. Moim zdaniem to jest jakieś oszustwo. No dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. Jak ucieka. Uważaj, żeby ci nie wysypało, bo jak spadnie, to już nie można tego schować. To jest kolejna zasada. Dobra, w tym odcinku jeszcze można, ale w kolejnych już nie będzie tak łatwo. Bo moim zdaniem tutaj jest lekko. To nie jest oszukane, bo mi się wszystko zmieściło. Oj, to się miesiąc. Ja ci zaraz. Wypchałam jeszcze kilka rzeczy przy kasie, ale zobaczcie, na końcu odcinka, teraz gdzie idziemy? Do smyku! No, idziemy wpychać. A wiesz, co tam było w tym smyku? Te lalka Miss Agi. Myślisz, że się zmieści do tego koszyka? Wypchasz? A nie było Pawła, ma inny. Nie było Pawła chyba. Dobra, my idziemy do smyka i zobaczymy, co tam Lena sobie wybierze. Fajnie, fajnie, wolałabym, żeby wzięła ciuchy, bo są praktyczniejsze, ale podejrzewam, że i tak się cofnie na te zabawki. Mają bardzo ładne rzeczy. Też w moim stylu, bo ja mam właśnie taki wielki styl. Jaki? Taki, wiesz, takie ze słodkie dziewczynki. Aha, a ta kurteczka? Mam nie aż takie słodkie. Taki styl, że wiesz, a ciuchy się można ułożyć w taki mało ten, więc one się na pewno. A wieszak? No, z wieszakiem się bierze ciuchy. Ale w sklepach. Ale mi się wieszak nie zmieści. No dobra, mogę ci... No dzisiaj mogę zrobić takie fory, że jeżeli chodzi o ciuchy, można zdjąć z wieszaka. Myślałam, że wpadnie do sklepu, zrobi tam po prostu jak w ostatnim odcinku z koszykiem, tak pchało i w ogóle nawet organizer duży wypchało. Tak w tym odcinku... W tym odcinku nie wiem, co robi. Czy mam ci podać to? Wielono. Jak to... O, twój rozmiar. A ostatnia była. Met 28. W 100 kroteczki, no. To co bierzemy? Za duży, ale fajny znalazłem. Tylko za duży. Dobra, daj mama 200. Co? Dresy. Dresy chcesz? Podobne jak... No. To znajdę twój rozmiar. Już po ubraniach, ale... Będę miała przynajmniej jakiś dres. Tak, tylko musimy przymierzyć, czy dobry rozmiar. Nie, dobra, tylko pamiętaj, że te rzeczy ci wchodzą do koszyka i teraz musisz zmieścić coś, mając te dwie rzeczy już. No, dresy to są grube spodnie. No, ja nie zajęłam mi cały koszyk. Dobra, odkładamy teraz. Co gadasz, że odkładasz te dresy? No to by się zmieść. No ciężko. O, kolor! To są nowe serie. To jest fajne.
No. No i co tam? Długopis? Taki. No. Widzimy, widzimy. I on się łatwo zmieścił. No, łatwo się zmieścił. Wcześniej to nie wiem, dalej, ale gdzieś idziemy. Zmieściło się. Zmieściło się? Zmieściło się. To jest cały cookie loft. Cookie, nie wiem co to jest. Ten się zmieści, albo ten... Nie... Nie sądzę, że to się zmieści. No. Bierzemy go? Nie ma zatyczki. On nie ma zatyczki, mama. Powinien mieć, no nie? A nie ma więcej? Nie. No to nie wiem. No nie bierzemy. Nie bierzemy? Nie ma zatyczki. Jajko? Tu są więcej. O, widzisz. Jest różowy. No to bierz go. Jest jeszcze żółty, nie wiem, jeśli to jest ładny. Nie wiem, czy to jest ładny. Bierze różowego. No to ciśnij go tam do koszyka i do kasy, dawaj. Zadowolona z zakupów? Nie mogę nic otworzyć. No otworzysz w domku, nie będziemy tutaj otwierać. Otworzysz na odcinku, pokażesz co tam kupiłaś? Co ci się trafiło w tych twoich tych? No ja żałuję tylko, że nie kupiła tych dresów, że wzięła te jakieś kule i te drugie, nie wiem co to jest. No, mogłaś zamiast jakiejś jednej kuli te dresy wziąć. No ale nic, kupimy może następnym razem, teraz lecimy z Anią po Anię, która jest na dole i lecimy z nią na zdjęcia. A potem Lena będzie nagrywać do siebie odcinek. Jaki będziesz nagrywała u siebie odcinek? Back to school. Tak, kolejna część będzie u niej. Wpadamy na kanał Leny. Wróciliśmy. Ona myślała chyba, że kupuje top, słuchajcie. A to jest normalne. Dobra, pokażę slajma. O Jezu, wiecie jakie to jest mega motocykl. Wyjęliśmy swoje zwierzątko. I to jest taka fajna zabawka? Boisz się szczury? Nie. Kupiliśmy takie coś, jak już ten przy kasie, więc otworzymy. Ciekawe, jaka nam się figurka przerafi. Bo na to się przerafiła mega fajna, więc ciekawe, jak on się. Zapomniałem, ten jakby komboj się przerafił. Komboj? A nie kowboj? Komboj. Komboj? Tu jest zabaweczka, no też fajny, ten taki wyruszony, a patrzcie, go się nie da wywrócić, patrzcie, no próbuję go wywrócić, a on po prostu staje, no. Ale fajne. Nigdy się to nie przewróci. Ale fajne, no dobra, to jest fajne. No, mamy takie naklejeczki z owocami, tutaj ja postanowiłam, że będę sobie wyciągała te. I będzie to ładnie wyglądało, to mi pod pachę, to mi wszędzie, może nie wiem. Ten slime? Tutaj mamy takie spineski, tutaj mamy takie o, tutaj mamy takie o, tutaj mamy takie o i pokazałam. Tak, na biureczko będziemy mieli o. Ja będę miała. No ty będziesz miała, ja nie mam biurka. Mogę też używać spokojnie. Dzięki. Mam taki długopis taki, ale on nie jest do szkoły, tylko on jest taki po prostu do domu. Okej. Okay. Kolejny slime. Oh. No dobra, teraz nie otwieramy już kolejnego slajma. Woreczki dla Fini, bo ja jestem dobra siostra. Ja wybrałam sobie taką gwiazdkę, bo tam jedna rosła i patrzcie. Jak to ładnie się. Jak gruszka. Czekajcie. No, mega. Mamy takie koraliki, takie różowe. Albo z takich, albo z takich. Co zrobisz? Mamy takie mazaczki, bo ostatnio mieliśmy też mazaczki. Takie same, ale w innych kolorach. Tutaj mamy jadalną szminkę, wiecie? Jadalną szminkę od LOL! A to co to jest? To są te. Aha, diamenciki takie. No, będziecie mogła poprzykleić na obudowę i będziesz miała ładniejszą obudowę. O no, przyklejasz mi ładnie. Mam takie lustereczka do mojego pokoju. Takie gwiazdki lusterka. Na ścianę, o. I mamy taką niespodzianą
trochę nam mogę otworzyć, bo to jest mini, to jest do połowy otwarte. No wszystko i tak otwierasz przecież, tylko tamte na końcu, największe. Otwieramy. Zapiewamy się tam, co najbardziej lubię, czyli Elza. Otwieramy ją. No mam Elzę, ładna jest. Ta głowa jest duża, ciało takie małe. No, no cóż, teraz będziemy otwierali Lolę, a na końcu Kuchylos. Tutaj ta Lola jeszcze ma taki suwak Lola w ogóle. Jak ja to gadam, Lola. Lola. To jest taka kula chyba imprezowa, bo patrzcie, tutaj ma takie w ogóle i na całe opakowanie jest takie imprezowe. Ja nigdy tak nie miałam. Wow, ale dużo tych. Otwieramy najmniejszą. To okularki takie imprezowe, to chyba będzie imprezowa LOL. Wow, ale ma czaterskie ubranie. Ja bym nawet się tak ubrała na imprezę. Ubrałabyś się tak? No patrz, kurtka taka brokatowa jest mega. Picie! Tak, dobrze zgadam, takie też imprezowe, góra jest taka imprezowa. Bo taka jest najmniejsza chyba. Wow! Taki lodzik i tutaj możesz trzymać go sobie w ręce. Mi się mega podoba. Wow! Zostaw to. Mega buciki, patrzcie jakie imprezowe. Dwa inne? Tak, ej, mega imprezowe takie. Dobra, dawaj tutaj, żeby się nie zgubiły, mam je do rączki. Laleczka też jest imprezowa. Włosy ma imprezowe. Laleczka, ubieramy cię. Wow! Kolejne czary zadziałały. Patrzcie, on się prezentuje od przodu tak. No. A od tyłu się prezentuje tak. Super. Mi jest mega ładna. I teraz przechodzimy do ostatniego, do tak? Kuchylos! Dobra, otwieramy naszą laleczkę i nasze niespodzianeczkę. Teraz się dowiemy, co nasza laleczka uwielbia, a czego nie lubi. Lubi śpiewać i tańczyć, ale piłki nie lubi. Wow, taka spódnica i jeszcze coś tu jest i taki topik. Dobra, mega, wrzucaj do kuli, żeby się nie zgubiło. Wow, nasza laleczka uwielbia śpiewanie, więc ma taki jakby... magnetofon. I teraz ta zaszedka i na końcu laleczka. Wow, mega. Koronę ma. Patrzcie, buciki jakby na takie napadek. No. I koroneczka. Wow, widać taka baletnica. No, ale ładna. Nie, nie sobie nie. Aha, i minki można je zmieniać? No patrzcie, jest taka, taka i taka. Przecież mamo mi kupowałaś. No wiem, ale ja nie wiedziałam czysto. I miałam te przecież... Dobra, to co, ubieramy ją? Tak, wracamy do was za chwilę. Na razie nie ubrałam bluzki, bo z tą górą też mega ładnie wygląda. Moja laleczka się prezentuje tak. Śliczna, bardziej mi się podoba niż ten LOL, chyba. Chciałabym pozdrowić 5 osób, bo w każdym odcinku pozdrawiam 5 osób, jeżeli ty chciałbyś lub chciałabyś zostać pozdrowiony w kolejnym odcinku, wystarczy, że skomentujesz ten film, a być może wybiorę właśnie ciebie. Chciałabym pozdrowić Patisonki, Amelię Lorek, Martynę Organiściak, Laurę Jamelkę oraz Weronikę Sabałę. Bardzo was pozdrawiam, pozdrawiam oczywiście wszystkich moich widzów, jesteście najlepsi i co? I na tym momencie z wami żegnam, przypominam o subskrybowaniu tego kanału, żeby być na bieżąco, wpadajcie na kanał Leny i na kanał Kacpra. I no, ja już się kładę spać, ale wam to życzę pewnie miłego popołudnia, jeżeli oglądacie to o 15. Pa! Pożegnać się? Pa!